Zespół się rozstał. John i Andrew, które tam byli w line-up, oryginal line-up zespół, na Ukrainę mieli jakiś konflikt wewnętrzny, się rozstali. W związku z tym liczba koncertów John malała, a agencja, która miała w Polsce, się zajmowała management, doszedł do wniosku, że John potrzebuje kogoś, żeby w rolę frontmana robić zespół. Ja pracowałem wtedy dla telewizji. Jakiej? Nie wiem, czy mogę reklamować. O! Okej, pracowałem na TVP1 jako warm-up. Zawód bardzo trudny. Uważam, że jeden z najtrudniejszych zawodów, ale z tego, co nauczyłem się tam, dużo mi pomaga dzisiaj na koncerty i nie tylko. Pracowałem jako warm-upper, czyli ten człowiek, który nie widać w studiu, ale doprowadza do tego, żeby atmosfera była gorąca, wesoła i super w studiu. No wiem, widzę, że jesteś bardzo ciepłym człowiekiem, także myślę, że to wszystko było wspaniale prowadzone. Tak, w ten sposób agencja szukała kogoś, który mógłby z Johnny wyjechać i wspierać Johnny na koncerty. Przez casting trafiłam, wybrali mnie. Od tamtego momentu jeździłam z nim przez 5-6 lat. No i się rozstaliśmy. Tak. Słuchaj, muszę zauważyć, że bardzo dobrze mówisz po polsku. To podejrzewam, że studiowałeś w Polsce, czy tak? Dobre podejrzenie. Studiowałem w Polsce i skończyłem studia w Polsce. Skończyłem, dziwne, bo skończyłem archeologię. Wow. Międzyczasem robiłem też studio dziennikarskie. Ale nawet przez lata studia muzyka cały czas mnie towarzyszyła i towarzyszy non-stop. Dlatego niby skończyłem studia archeologiczne, a widać mnie na scenie śpiewając You're a woman, I'm a man. Tak, drodzy Państwo, właśnie tutaj mam utwór Carlosa, także posłuchajcie. Tak, to jest Gimme Gimme Your Love from Chicago. Come tak, on. Chicago. Piękny utwór, kochani, posłuchajcie. Give me the praise. proszę, śpiewaj. Okej. Ten falset nie zrobię, ale zaraz wyjdę na drugą zwrotkę. Trzymajmy ten tempo. Okej. Okay. Let's go. Woo! Chicago, are you ready? To jest remix. Dance House Funk 2023. Let's go! Piękny teledysk. Dzięki. Wyjdę ze zwrotką, nie ma problemu. Little lady, you're my ocean. Let my boss sit alone. Little lady, something tender. Through my heavenly home. Take your time. Time for devotion. Lay your body next to mine. I teraz siedzisz, śpiewajcie ze mną, okej? Give me vibration and sweet inspiration. Oh, give me your loving. Don't keep me waiting forever. Słuchajcie, Radio Adams, 1080 AM Chicago. Z wami dzisiaj Rui Carlos Freire, ex-Bad Boys Boy, you. Tak, kochani, piękny utwór, wspaniały człowiek. Może nam tutaj zdradzisz jakieś kobietki,
Zanim zdradzę kobietki, chciałbym powiedzieć wszystkiego najlepszego. Wiem twoje zdanie, Polki są najpiękniejsze. Czy to prawda? W ogóle uważam, że urodę słowiańską, jeżeli chodzi o Europejczycy, jest chyba najpiękniejsze z urody słowiańskiej. Nie mówię tylko o kobietach. Proszę mnie nie odebrać źle również, bo ja mam żonę, ale... Polkę? Polkę, tak. Wow. No, Polkę. Jak ma na imię? Maria Ferreira. Maja? Maria. 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 Pozdrawiamy Maję. Maria. Jak to jak jest dobry akcent? Maria. Maria. Maria Ferreira. Ferreira. Pozdrawiamy bardzo serdecznie małżonkę. Dziękuję bardzo. I tak, to nie tylko kobiety, sama uroda słowiańska. Można widzieć, gdzie jest talia. Ludzie mają normalne kończyny, czyli długi. No tak. A ja mieszkam w takim miejscu, które na co dzień ja się zastanawiam. Jezus, jak to jest? Kiedyś, jak oglądałem telewizję jeszcze w Polsce, myślałem, że o, w tamtych miejscach właśnie ludzie są piękni. Ale jednak pozostaje przez tym, co powiedziałam. A słowiańskie urody jest po prostu... Specyficzne. Specyficzne, ale piękne. I na co dzień mieszkacie gdzie? Mieszkam w UK w tej chwili. Taka mała miejscowość Mansfield, niedaleko Nottingham. Do Nottingham mam pół godziny, to jest największe miejsce. Ale to jest miejsce, które mi pozwala po tych wszystkich wojażach właśnie wrócić, odpocząć, regenerować i znowu atakować. Czy żona często tobie towarzyszy? Maria, i my nazywamy ją Tosia, on jest Maria Antonina. Maria Antonina. Tosia podróżuje ze mną jak road manager. Okay. Bo wtedy ja mam spokój, wiem, że wszystko jest pod kontrolą i mogę się skupić na muzyce. Kochasz, muzykę kochasz, to widać w twojej duszy. To znaczy, ja, dla mnie muzyka jest tak jak powietrz. Nie masz powietrza, powietrza, nie, nie oddychasz, jesteś martwy, nie masz muzyki. Życia ci dodaje, tak? Właśnie. Radość. Muzyka mnie towarzyszy od rana do momentu, kiedy kładę spać. Pięknie. A czym się na co dzień zajmujesz? Możesz nam zdradzić? Zajmuję się muzyką. Cały czas muzyką, tak? Tak, muzyką. Muzyką, czasami jakieś tłumaczenia, ale jestem bardzo blisko z muzyką. Bo sytuacja jest taką w dzisiejszych czasach, normalne artystom czy wykonawcom, które nie jest połączone z wytwórnią, musi wszystko co wytwórnia kilka osób robi, wykonaj sam. Musisz wideo robić. Najpierw, ok. Masz pomysł na audio. Ok? Stworzysz audio. W trakcie stworzenia audio musisz się zastanowić nad wideo, żeby promocję robić. Jak już masz wideo, musisz się zastanowić nad dystrybucją. I tak dalej. Jest kilka rzeczy, które wcześniej, albo jak ktoś jest młody i ma całą agencję, która się zajmuje, może pozwolić na jakieś rzeczy. A ja muszę się skupić na to, żeby mój utwór trafił do radiostacji, trafił do social mediów, żeby był zrobiony wideoklip. Budżet albo masz, albo nie masz, tak jak ja nie mam i zrobię sam, ale jestem zadowolony z tego. Dzisiaj nie masz, jutro możesz mieć fortunę albo odwrotnie. Tak jest życie. Zgadza się. Co ja mam powiedzieć? A czy masz jakichś pracowników, co ci pomagają w tym? Nie mam pracowników. Mam super profesjonalnych ludzi, którzy wspierają się wzajemnie, ale to nie są moimi pracownikami. No ale wiesz, zawsze koszty się liczą, prawda? Więc masz taką swoją grupę ludzi, którzy ci pomagają, tak? Tak, tak. Większość rzeczy jest na mojej głowie.
że tak powiem. A label to ja jestem Rui Carlos Ferreira, ex Bad Boys. Ja jestem label i ja decyduję wszystko, a jeżeli chodzi o finansów, to finanse są również na mojej głowie, ale wybieram ludzi, które pomagają mi sporo, ale nie nazywałbym ich moimi pracownikami, tak jak jest Tosia, który robi za road manager. Mam kumpel, który bardzo dużo mi pomaga z muzyką, Beat Magic, dobry producent, niedoceniony w Polsce, ogólnie tak uważam. Mam oprócz niego trzech dodatkowych producentów, jak Mark Gamble, Simon w UK. Współpracuję z różnymi ludźmi, dlatego ja bym nie nazywał ich moimi pracownikami. Najbliższa mi wspiera rodzina. Idę na scenę, jest nas na scenie 7 osób, jak gram koncert. Tam mógłbym w cudzysłowie nazwać moimi pracownikami. Te osoby, tak. Ale w tamtej chwili na scenę. Bo dla mnie jest dosyć istotne, co mi oferujemy ludzi, którzy przyszli obejrzeć nas. Bo to jest ten moment, który albo robi coś fantastycznego i ludzie wyjdą z tego koncertu z taką pozytywną energią, albo daje sobie plan wtedy. A co teraz robisz w Chicago? Wow! Czy za koncert, może coś zdradzisz? Wiedziałem, że tak będzie. Ja ogólnie przyjechałem czwartek. I między czasem rozmawiałem z Darkiem. Nawet jak byłem w samolocie, to by się łożył w ogóle. Ja wierzę w energię. Jestem mocno wierzący, że... Telepatycznie też. Telepatycznie nie do końca, ale ja wierzę w to, że to, co dajesz, wraca do ciebie. Tak. Jeżeli robisz złego komukolwiek, tak. Pamiętajcie, wróci do ciebie tak, z podwojoną siłą. Tak. Jeżeli robisz coś pozytywnego... Tak samo myślę. Widzisz. Coś mamy wspólnego. I wyobrażaj sobie, że... ja wylądowałem czwartek, wyjechałem z słynną grupą w Polsce, kiedyś była Zero, śpiewała Bania Ocydena. Ja współpracowałem z nimi przez jakiś czas i znam producenta. I chłopaki mieli przyjechać, bo 25 lat w ogóle byłem z nim w Chicago i była stacja radiowa Energy 92.5. Które numer Banił Cygany trafił na listę przebojów przez 3 tygodnie 2005, przepraszam, pierwszy, na pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że to jest jedyny track z Polski, który trafił na listę przebojów w Stanach na pierwsze miejsce przez 3 tygodnie. Przez 3 tygodnie? Tak, i to była radiostacja, która promowała muzykę europejską. No i z racji tego, że wtedy byliśmy, ja współpracowałem z Bartkiem Piaseckim, który jest producent. On dzwonił do mnie z pytaniem, czy chciałbym przyjechać do Chicago, bo zostało zaproszenie z tamtej radiostacji na granie koncert. Mówię, Bartek, busy jestem. Jestem busy, ale... Mówię, ale chodź, kurczę, będzie fajnie, nie? Przepraszam. I tak się zastanawiałam. W sumie... Dlaczego nie? Dlaczego nie? Lubię przyjechać, bo ogólnie uwielbiam kolekcję Jordana. I najlepiej, żeby znaleźć, gdzie, jeżeli nie w Chicago, gdzie jest miasto Jordana. Mówię, no to pojadę. Jeden, drugi. Tak, fajne. Po 25 lat wjeżdżam jako paczka. Ale już nie jak młodych wariatów w cudzysłowie, ale już stonowany ludzi. Każdy z nas robi jakieś swoje rzeczy. Tak. Będzie ciekawy. Więc przyjechałem i dlatego przyjechałem. Wczoraj graliśmy w Rosemont koncert. No i dzisiaj tu jestem z wami. Ale wiesz, jest mało reklamowany. Dlaczego? Alicja, powiem szczerze. Nie wiem. Ja
reklama tą imprezę się nie zajmowała. Reklama, czyli o handlu. Ale mnie zaprosiłeś od razu w samolocie. Przed przylotem. Tak. I tak jak mówiłem, my rozmawialiśmy cały czas. Bo ja ogólnie to chciałem się chwalić, dlatego zacząłem mówić, że ten samolot. O tak. Bo ja ogólnie podróżowałem w biznes klasie, a resztę w ekologicznej. Słuchajcie, mam tutaj kolejną pioseneczkę naszego drugiego gościa. Posłuchajcie. To jest live. Co? I'm a man. This is more than just a game. I can make you feel so right. Be my lady of the night. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, I'm a fan. Piękne moje młode lata. A to specjalne dla ciebie dzisiaj na urodziny. Yeah. Dziękuję. Of the night. Zobacz, cała publika świętowała z tobą. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pierwszy raz, że ci mam tyle gości. Słuchaj, wróćmy do Polski. Mało kto pamięta epizod 13 posterunek. A, pozdrawiam. Może coś przypomnimy, drogi. Tak. Brałeś tam kogo? Przedstawiciela służb. Z tego, co mi wiadomo. FBI. FBI. Agent FBI. Byłem agentem FBI w posterunku 13. Fajny odcinek, fajna zabawa, wspaniała produkcja. Bardzo fajni aktorzy. Miałem okazję poznać i grać obok Czarek Pazura. No, obstawa świetna. No i tak jak grałem policjanta z FBI. Tajniak. Tajniak. Ja ci muszę przyznać, że ja bardzo lubię filmy z FBI. Powinna być detektywem. Uwielbiam takie właśnie akcje. Bardzo lubię. Wow. No ale niestety. A skąd to się wzięło? Skąd się wzięło? Nie wiem, skąd zainteresowanie. Nie mam pojęcia. Powiem ci, że bardzo lubię. Okej. Okay. Także, no nie pamiętam tego odcinka, no w ogóle tego. Polecam. Polecam. Mam telewizję, co są właśnie te odcinki stare, również różnych seriali, więc wrócę do 13 posterunku. Tak, ogólnie na planie filmowym mieliśmy fantastyczną zabawę. Naprawdę. Tak. Fajnie. Jak ci się pracowało z Cezarem Pazurą? Super. Fantastycznie, bo... A to jest zabawny gość. Jest bardzo. Jeszcze pamiętam z Czarkiem jeszcze w I Love You grałem. W filmie jeszcze. To w ogóle w ilu filmach grałeś? W kilku, grałem w testosteronie. Ja w ogóle w Polsce bardzo aktywny byłem. Dopóki nie poznałem Johna z Bad Boys Blue, wtedy zrezygnowałem jakby ze wszystkich mojej działalności. Skupiałem się na zespół. No ale tak jak mówiłem, po 6 lat każdy z nas poszedł swoją drogą. Tak. Ale ja zawsze mówię, no... Jackson 5 to była rodzina i się rozstali. Jak ja bym miał z Johnem pracować do końca życia. Jakie plany na przyszłość? Wow! Najbliższą przyszłość, 1 lipca, to jest poniedziałek, wydam album z 14 remixami Bad Boys Blue, Refreshed. Między innymi ten Gimme Gimme, który mieliśmy możliwość posłuchać. Tak. Będzie tam Mon Ami dla wszystkich moich kumpli. Będzie Pretty Young Girl, będzie House of Silence. 14 remixami robię. Pięknie. Uważam, że fantastyczny prezent na summer holiday dla
old, starsza i nowa generacja fanów Bad Boys. To jest najbliższa przyszłość. 1 lipca, poniedziałek, album My Favorite Bad Boys Blue Hits, part 1, bo zamierzam wydać part 2, ale mówię o najbliższej przyszłości na razie. To jest to. Po tym albumie będę dokończał mój własny album tym razem, który za rok chcę puścić. A potem, w zależności od tego, jak odbiór będzie, pierwszą część My Favorite Bad Boys Blue Hits Part 1 będę chciał wydać Part 2, bo już mam kilka numerów zrobione, nawet Darkowi puściłem Kiss Your Love, Deep House taki. Fajny. To jeżeli chodzi o plany muzyczne, to taki mam w najbliższej przyszłości. Rodzinne, dzieci może nie już, ale więcej miłości w moim domu. Więcej miłości. Tak. Socjalne. Nie lubię polityki, więc kontynuuję z muzyką. Fizycznie chciałbym budować six pack. No tak. Może się uda. Może. Kto wie, sam Bóg. Może. Za dużo jadę po nocy, więc to jest ciężka sprawa. Ale chciałbym. To jest jeden z moich planów i żywa fizycznie. Finansowe, może zostanę milionerem w końcu. A wiesz, kiedy żona robi z męża milionera? Nie. Jak jest miliarderem. Rozumiesz? Tak. Czy uważasz się troszeczkę za Polaka? Czy troszeczkę? Bardzo? Dlaczego troszeczkę? No właśnie pytam, czy uważasz się za Polaka? Dużo, czy mało, czy troszeczkę? Okej, okay, ale odpowiem ci inaczej na twoje pytanie. Jestem w Poznaniu. Przychodzę przez strefę graniczną. Nie? I policjant, czy pan w przejściu granicznym zatrzymuje mnie i dam paszport i mówi do mnie good evening. Say good evening. Dam paszport. On patrzy na paszport i mówi a czy ty mówisz po polsku? Bo patrzy na polski paszport. I ja się zastanawiałem. Ryzykować czy nie? Dobra, okej. Okay. Patrzyłem na niego głęboko w oczy i mówię, a czy ryby pływają? Dobra. Teraz, tak, jeżeli pytasz mnie, czy jestem Polakiem, czy za... Ja uważam się za światowym człowiekiem. Spędziłem w Polsce ponad 20 lat i dalej jeżdżę do Polski i czuję się w Polsce jak w domu. Mam przyjaciół, które jak ja wyląduję, nawet jeżeli nie ma ich w domu, ja mogę wziąć klucz do domu, pójść otworzyć. Pięknie. Nie muszę pojechać do hotelu. Teraz jak mnie pytasz, ja się czuję Polakiem. Ja podróżowałem z polskim teatrem reprezentującym Polskę po różnych miejscach. Ja grałem w Harlemie, w Nowym Jorku z Polskim Teatrem Rozmaitości. Wjechałem do Izraela z Polskim Teatrem Rozmaitości. Wjechałem do Dublina. Ja przyjechałem do teraz z grupą Zero, która jest polską grupą. Więc ja mieszkam wśród Polonii non-stop. Jak to się mówiło? Nasz chłop. Ziomek. Bardzo się cieszę. Mam tu kolejną piosenkę. Może rozpoznasz, na pewno rozpoznasz. I Wanna Hear Your Heartbeat. Uwielbiam ten kawałek. To był pierwszy kawałek Bad Boys Blue, który... Tak. Posłuchajcie. Piękny kawałek, kochani. Dzięki. Carlosie. Yes. Co masz jeszcze do przekazania naszym radiosłuchaczom?
Wow! Trudne pytanie. Mówiłem ci wcześniej, daj mi ten zestaw pytań. Poproszę drugi zestaw pytań. Co ja mam do przekazywania Radio Adams słuchaczy? Wiecie co? Słuchajcie muzykę, szczególnie w Radio Adams. Bądźcie w stosunku do siebie pozytywne. Dbajcie o siebie. Traktujcie wzajemnie z miłością. Bo każdą dobrą rzecz, którą przyczynimy w życiu, na tym świecie, czy to w domu, czy w naszym otoczeniu, ma bardzo dużo wpływu na to, jak ten świat funkcjonuje. A sami wiecie, co się dzieje ostatnio, nie muszę tutaj dużo powiedzieć. To jest właśnie efekt tego, że większość ludzi, szczególnie te nasi liderzy, nie dają sobie czas na to, żeby się zastanowić, jak budować, a jak trzymać ten cudowny świat, który ktoś nam dał, stworzył w harmonii. So, na słuchacze Radio Adams 1080 AM Chicago mogę tylko przekazać to, żebyście kochali się wzajemnie. Miłość, miłość, jeszcze raz miłość. Kochani, Roy Carlos Pereira. Dzięki za gość, Alicja. Jeszcze się pochwalę, kochani, że dostałam płyty, proszę bardzo, myślę, że widać tutaj. Dziękuję bardzo za prezent. Dziękuję, że przybyłeś do naszego studia. Życzę powodzenia. No i do następnego razu. Dziękuję bardzo za zaproszenie, cała przyjemność z mojej strony, żeby być z wami w taki wyjątkowy dzień. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się zobaczyć. Dzięki. Dzięki bardzo.